Siemacie, dziś przeprowadzimy test tabletu graficznego Wacom Volitio 2. Wacom, Wacom, zależnie od tego, oczywiście jedna z nazw jest tylko prawidłowa do wymowy. Jak ktoś chce, tak sobie wymawia. Polska. Sam tablet może świetnie służyć do obróbki fotografii, jak i wdrażać m.in. do rysunków cyfrowych, digitalnych, które są jednym i tym samym. Także jeżeli ktoś chce zacząć, jest to na pewno dobra oferta, dlatego, ponieważ jest to jeden z najstarszych modeli, który miałem osobiście widzieć, jak i posiadać również w Polsce. Sam model pochodzi bodajże z 2005, może trochę być starszy, ja go gdzieś między innymi już mam 5 lat, także jest to model zużyty, co by nie patrzeć. I jego powierzchnia robocza już może już nie działać tak fantastycznie. Nie jest to test nowego modelu, tylko jak mówię, przede wszystkim zużytego. Ale co o nim dalej? Zapraszam dalej, jeszcze tak tylko wskażę. Mniej więcej były sprzedawane w takich pudełkach. I to jest tyle z tej tutaj kwestii. Sam tablet, powierzchnia robocza A6, praktycznie duża paczka od fajek. Sam tablet nie jest specjalnie większy, jak widzimy. Bez problemu można schować do dużej kieszeni, jeżeli ktoś taką posiada. Bardzo łatwo oczywiście go wsadzić do plecaka, przewodzić ze sobą i w tym wypadku ergonomia jest na pewno wysoka. Jest to również bardzo wytrzymały model, wielokrotnie widziałem. Nie tyle widziałem, co po prostu słyszałem, jak takie tablety zostały. Czy komuś spadły ze stołu, czy po prostu były upuszczane przez nieostrożnych. I co by nie patrzeć, jest to bardzo wytrzymała konstrukcja. Oczywiście można ją popsuć, zalewając wodą i kawą, czy inną herbatą, będąc nieostrożny. Jednak w porównaniu na przykład do takich pentagramów, znacznie większych, często i tańszych, to jednak tamte były bardzo szybko i łatwo uszkadzalne. Natomiast kiedyś pierwsza cena tego tabletu wynosiła około 250 do 350 zł. To była zależnie różna. Dzisiaj go można kupić za około od 50 zł. Naprawdę zniszczone, często nie posiadającego nawet pena, który jest około 100 zł. Nawet teraz. Do nawet 200 zł modele niemalże same zleżakowane w szufladach. Ergonomia, śliskość. Ja osobiście lubię, nie lubię matową, jak ręka się szybko przesuwa i to jest fantastyczne. Powierzchnia robocza jest o wiele lepsza według mnie od Intuosa 4, który jest największym przekrętem według mnie Wacomu. I co by nie patrzeć, na tamtej powierzchni bardzo szybko się ścierają wszelkie końcówki, których używamy, a przy moim użytkowaniu 2-3 godziny raz na tydzień, raz na 2 tygodnie, no to akurat mi wystarczyło na 2 miesiące. Ale jeżeli pracujecie na przykład 6 godzin dziennie, no to końcówkę zmienicie w ciągu 2 tygodni albo miesiąca, co jest oczywiście kpiną. Mniej więcej tutaj macie lekkie porównanie, jak to w zasadzie jest różnica między Intuosem 4L, znaczy 4M. Ja go osobiście przerobiłem, bo mi się nie podobała powierzchnia robocza i ta jest o wiele lepsza. O nim będzie w następnym razie. Albo którymś z kolei. Wracając do tabletu. Oczywiście pen można używać zamiast myszki, nie ma w tym najmniejszego problemu. Przyciski są definiowalne, można podpisać jakąś aplikację, choć nie jest, sądzę, żeby to było aż tyle jak w Intuosie 4, jak mówię, dawno go już nie używałem. A to jest taki ostateczny test praktycznie. Końcówka w tym czasie oczywiście też mi się bardzo niewiele starła.
A jak mówię, to jest 5, prawie 6 lat użytkowania. Wcale nie aż takiego częstego, ale jednak. W przypadku również starego Grafire 1 końcówka nie ma gumki. Niby sporadyczna rzecz, ale zaraz to pokażę na jakiejkolwiek czynności. No, płynność można bez problemu przesuwać, pisać i tak dalej. I teraz prosty jakiś teścik. Na przykład pokażę czarny. No jedna pomyłka. O, pierwszy błąd, czego mi osobiście brakuje we wszelkich tabletach, nie mających tutaj żadnych przycisków. Te mniejsze, na przykład Grafire 1 miał tutaj przyciski, które były definiowalne pod samą praktycznie folią. Miał tu to folię, którą jeszcze można rzeczywiście było wsadzić jakiś rysunek i coś tam sobie pomalować. Inne teraz tego zazwyczaj też nie mają. Chyba wersje kadowskie, ale to jest duże i drogie. A o tych nie mówimy. Następnie czułość. Delikatny rysunek, lekkie kreski. Wszystko oczywiście nie ma najmniejszego problemu. Jest całkowita płynność. Jeżeli nacisnę mocno, automatycznie jest to super ciemniejszy kolor. W przypadku nawet także nie jest to jeszcze czarny, ale czarny też oczywiście można uzyskiwać, choć bardziej, o wiele łatwiej jest. O. Jak widzimy, wszystkie kreski są płynne. Nie ma najmniejszego problemu również z kaligrafią czy innymi podobnymi. I teraz pierwsza rzecz, co mówiłem, brak gumki. W przypadku Grafira i każdego nowszego tabletu robimy praktycznie tak i wszystko wymazujemy. No nie tyle wszystko, co po prostu dane miejsce, tak jakbyśmy mieli po prostu drugi kursor z tyłu. Ja tu mam pod przycisk po prostu podpisaną gumkę. I również to można zrobić. I automatycznie w przypadku Open Canvas 1.0 to przeskakuje. Program jest o tyle fajny, że można z kimś przez internet malować. Przydałoby się to w wielu innych aplikacjach. Niby proste, ale jednak. Oczywiście można też po prostu na gumkę nacisnąć i również też mazać. W każdym bądź razie pokażę jeszcze inny, mały, szybki jakiś rysunek. I zrobimy prostą sprawę. Może jakieś prowizoryczne. Jaki mu kolor dam? Dobra, będziemy mieli zieloną. Open Canvas jeszcze jest o tyle takim programem, że gdy macie jeden kolor, w przypadku niebieski, on po prostu nakłada jeden na drugiego i praktycznie tworzy taką minimalną farbę. Jak dopiero widzicie, jak jestem na pustej powierzchni, dopiero zaczyna się prawdziwy kolor. Na przykład, o, tu jest zielony. Jeżeli połączę tutaj z niebieskim, to momentalnie się mieszają. I tam noszą taką, jak widzicie, wszystko co jest, momentalnie naciskam, od razu się miesza. W przypadku naszej mega śmiesznej żaglówki damy jej jakikolwiek maszt. O. I dodatkowo jeszcze damy mu jakiś nasz, akurat mój narodowy kolor. I mamy. Nie jest to może, kurczę, kuter z pierwszego powołania, ale jakaś łupina, która pływa i prawdopodobnie utonie. Ale jeżeli sam test ma zadecydować o kupnie, no to myślę, że warto się zainteresować, tym bardziej, że jest teraz taniej używany. Dodatkowym bajerem można po prostu w Open Canvas sobie odwracać rysunek
i na nim dalej pracować albo przesuwać. Tyle.